Hej, z tej strony Mati, a w dzisiejszym odcinku znowu się witam na kolejnym challenge. Wiem, że nie było filmów już od jakiegoś pół roku, ale mam teraz taki pomysł i dużo czasu, żeby to nagrywać. Wcześniej po prostu nie miałem. I w dzisiejszym odcinku chciałbym jakby kolejny challenge, jakby zagrać sobie w jedynce. Chciałbym przegrać cały tor, cały wyścig jakby do tyłu. Powiedzmy, że wyścig będzie mieć 5 okrążeń, a my sobie go przejdziemy do tyłu jakby całego i od razu przez tym będziemy się zmagać z tym, że będziemy jakby... będą nam ludzie jechać przez naprzeciwka. Troszkę lepsze. O, witaj. To będzie mega ciężkie. I już szczególnie to testowałem, nawet raz nagrałem, ale po prostu pik się zepsuł. I wiem, jaką mapę wybrać. Będą to Włochy. Będą to Włochy, które są zaraz tutaj po Belgii. I tak. Myślę, że ogólnie ten challenge jest bardzo podobny do tego, którego nagrywałem. Challenge do tyłu, jedno okrążenie do tyłu challenge. On polega na tym, że robię jedno okrążenie do tyłu i sobie później jakby zawracam się znowu i jadę już normalny wyścig. I jakby miałem na tym celu dogonić stawkę. A w tym challenge'u będzie takie coś, że musimy przeżyć po prostu jakby jeżdżąc 5 okrążeń do tyłu i po prostu, żeby się jakby nic tam się nie stało. Więc lecimy od razu bez treningu, poziom kierowcy i dam im może 50, tak żeby nie jechali zbyt szybko. Przewinięcia sobie włącz, tak na wszelki wypadek, ale uszkodzenia wypadku będą nie pełnej symulacji, tylko zmniejszone, żeby jeszcze jakoś utrzymać, bo na pewno się zdarzymy. To jest z pewnością, myślę, że na pewno. Rozpoczęcie wyścigu z asystą, tylko powierzchnia. Tutaj jakby nie chcę się w to za bardzo zagłębiać. Umiejętność jazdy tutaj, w sumie też nie wiem, czy to jest wszystko dobrze. Myślę, że możemy rozpocząć sesję. Okej, jesteśmy już podczas wyścigu. Chciałbym was poinformować, że musiałem wyjść na chwilkę do lobby i zmieniłem jeszcze jedną rzecz ogólnie jakby w tym całym challenge'u. Wyłączyłem niszczenie się auta, ponieważ zauważyłem, że fajna jest bardzo rozrywka, kiedy wjeżdżamy w innych i po prostu jest bardzo śmiesznie wtedy, kiedy robimy mega duży karambol. I w dzisiejszym odcinku nie tylko będziemy się bawili w taki sposób, że sobie zrobimy te wszystkie okrążenia do tyłu, ale również dlatego, że po prostu będziemy robić karambol i przy tym nawet nie będziemy dostawać obrażeń. Tak samo jak oni. Znaczy, może się tak stać, że wypadną z sesji. Nie wiem w sumie też w jaki sposób, ale też tak się może stać. I będzie naprawdę fajnie, będziemy sobie nie wierzyć. A tak poza tym, spróbuję w prawym górnym rogu wam zrobić jakby licznik okrążeń, bo oczywiście jak idziemy do tyłu nam się liczą okrążenia. Ale spróbuję jakby tutaj wam zrobić licznik okrążeń. Myślałem, że będzie gorzej na tym zakręcie. Spróbuję też wam zrobić jakby licznik tutaj okrążeń właśnie na górze w postprodukcji, żebyście sobie mogli lepiej obczajać, który jest okrążenia z rzędu. No i na przykład jak sobie wyjeżdżamy w taki mur, nam nic się nie dzieje, jesteśmy po prostu niezniszczalni. Oczywiście gorzej jak na przykład wyjedziemy z jakiejś mokrej trawy albo coś w tym stylu, na przykład branie szykany pod takim napływem jakby śliskich opon jest naprawdę słabe. Tak byśmy robili drift, tylko że taki nieplanowany. I po prostu tak będziemy sobie jechać cały czas właśnie. Ogólnie mam taką propozycję dla was, nie wiem czy chcielibyście. Ale po prostu mam jeszcze jedną gierkę od Codemasters w WRC7 i możemy z niej zrobić serię. Tylko proponuję na przykład jak już robić gameplay z niej, ponieważ ona, jeżeli chcielibyśmy zrobić w niej jakieś challenge, wątpię, że jest to wykonalne w jakimś dużym stopniu, ponieważ ta gra praktycznie nie ma nic takiego szczególnego, co mogłoby w niej jakby wiecie, co w niej można byłoby fajnego pokazać i nie ma jakichś takich super funkcji, na przykład tutaj w jedynce. Mamy wyłączanie zasad i to jest mega, że mogę sobie teraz robić co chcę, mogę sobie driftować, mogę sobie włączyć ABS-y, mogę zacząć sobie driftować i w ogóle mam full wypas, mam tyle opcji do ustawiania, że nic mi w sumie nie jest w stanie zagrozić. Dobra, jesteśmy trzepnięci, o znowu. Widać, że koledzy chcą, żebyśmy wrócili sobie na tor. I to mówię tak z A znowu. Witamy. Więc powitaliśmy sobie cały peleton. O, sorki, przepraszam. Oczywiście jakby cofanie też jest włączone, żeby
jeżeli coś się stało, to sobie móc właśnie tutaj wyjechać. Aktualnie chyba mamy drugie okrążenie, jak się nie mylę. Niestety na przykład nie mam tego napisanego tam w rogu, które jest okrążenie. No ale muszę to jakby sobie, znaczy, bo jakby jak zrobimy 5 okrążeń, to się nic nie stanie, więc po prostu będę musiał skończyć odcinek. No, ogólnie też się może tak stać, że ogólnie jest dyskwalifikacja czasowa. Jeżeli na przykład oni szybciej skończą, na przykład to jedno okrążenie szybciej skończą wyścig, to ja dostaję takie coś, że mam ileś czasu, żeby ukończyć wyścig. No, ale oczywiście tego nie mogę zrobić i najwyżej to co w tym czasie mogę po prostu dokończyć, jechać do tyłu. A tak to raczej nie jestem w stanie nic innego zrobić. I tutaj jak widać, boty nas bardzo przyjemnie puszczą. Okej, to było risky. Jak widać, boty nas tutaj na razie bardzo fajnie puszczają. Ogólnie, jeżeli wam się podoba kąt na tym kanale, jeżeli podobają się takie filmy i chcielibyście więcej, jakby śmieszcie takich challenge z F1-ki, albo po prostu na przykład znowienie w serii z kariery, ponieważ już dawno jej nie nagrywałem, a jesteśmy gdzieś w połowie kariery i nawet nie pamiętam, co tam się dzieje. Jeżeli nawet byście chcieli na przykład kontynuację kariery, bo wiem, że trochę osób ją ogląda i że całkiem fajnie się przyjęła na kanale, a mi w sumie też się bardzo fajnie grało na live'ach. Myślę, że byśmy mogli na przykład robić z niej live'y. Czemu nie? Tak samo jak w wakacje tamtego roku. Właśnie z niej robiliśmy sobie tutaj live'y i było bardzo fajnie. Przyszło prawie nowe z subskrybentów. I ogólnie, jeżeli wam się podoba ten odcinek, to dajcie tak lajka albo suba jeszcze. Jak już chcecie, like może być, like wystarczy. A w przyszłości, jak będziecie dużo oglądać, to subskrypcja też mile widziana ogólnie. Nie powiem, że nie chciałbym na przykład za takie coś, okej? Okay? Za niekontrolowane wjechanie w ścianę, za to bym chciał. Ogólnie, na tym kanale też się mogą powiedzieć takie rzeczy jak praniki z Gimpa, ponieważ no, w sumie, czemu nie? Bo mogą być. I jak mówiłem już, to WRC. To z takich dwóch nowych serii, które mogą przyjść do nas na kanał. A ja się dopiero zorientowałem, że nie zmieniłem sobie na ubogie paliwo, które możliwe, że jest troszkę lepsze. O, witaj. Właśnie zrobiłem mu podnośnik, a teraz on mi zrobił podnośnik. No, ta gra się fajnie baguje czasami. Bardzo fajnie się nią ogląda. Okej, okay, teraz mamy ten opony po trawie. No i to jest też bardzo ważne tutaj, bardzo ważna rzecz, że możemy komuś zlikwidować, nie tylko sobie, już od razu na początku zlikwidowaliśmy wyścig, ale również też jakiemuś botowi, który na przykład chciał wygrać. No to już właśnie nie wygra przez nas, bo sobie w nich wjechaliśmy. Chociaż, czekajcie, informacja o wyścigu. A, no, czyli zrealizowaliśmy strategię? Czyli tak była strategia naszego po prostu Red Bulla, więc jesteśmy jak najbardziej, nasz zespół jest z nas zadowolony. Powiedział tylko, że do końca brakuje nam 5 okrążeń. To aż za 5 lat dużo. A w tej chwili jedziemy okrążenie numer 4, jak się nie mylę, a jak nie, to po prostu przejdziemy sobie 6 okrążeń. Jak po prostu zapomniałem ilości. Dobra, tu trzeba sobie zahamować, żeby nie wjechać w ścianę, jak raz już to zrobiłem, oczywiście poza nagraniem. Więc nie wiem, czy to zobaczycie, albo to nie pamiętam już w ogóle, na której to nagrywce było, kiedy wjechałem w ścianę. Ale tu można było sobie łatwo wypaść w ścianę. Myślę, że takie szykany będę szybko przyjeżdżać, żeby po prostu na nich nie marnować czasu. Na szczęście Włochy mają idealny tor do tego, żeby szykany sobie przejeżdżać. A tak naprawdę w sumie najlepszy tor, żeby przejeżdżać szykany, to chyba są... To jest chyba Francja. Oni w sumie tam nie mają już żadnego piasku. Najprostszy tor na świecie, praktycznie. Trochę długi, ale tak, to chyba w sumie nie. O, i jak widzimy, zniszczyliśmy wyścig w sumie Vettelowi, który nas teraz blokuje, bo jest dla nas zły, pewnie. I sobie teraz ja chciałbym tutaj znaleźć sobie miejsce. Dobrze, dziękuję boty. No i Hamilton na ostatnim miejscu też niestety przez nas. Niestety tak się stało. No i my tu sobie robimy jeszcze czwarte okrążenie. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam za bardzo ten znacznik czerwony na środku. Więc po prostu mam nadzieję, że i tak się świetnie bawicie nawet z tym znacznikiem. No ale ogólnie bardzo podobny challenge robiliśmy też kiedyś, kiedy robiliśmy jedno okrążenie do tyłu, a już wtedy dowiedziałem się, jak ciężko jest jedno okrążenie przejechać do tyłu. Ponieważ i tak wiemy, że po prostu będą ludzie z naprzeciwka na mnie jechać,
A po drugie... O kurczę. O, Hamilton jednak z ostatniego miejsca na... A nie, to Bottas. Czekajcie, bo... O nie, dobra, widzę, że jest bardzo źle. Widzę, że chyba wyeliminowałem paru Tak, jest bardzo źle. Widzę, że Hamilton chyba się już nie rusza, już chyba... A nie, jednak... O, witaj. Teraz ci wszyscy, którym przeszkodziłem kiedyś i... W ogóle co tu się stało? Czekajcie. Nie, ta gra się nieźle baguje. Lewitujące rzeczy takie tam. Widzę, że każdy się na mnie teraz wyżył przez to, że jego ten... Teraz te wszystkie osoby, które były ostatnie, dostałem od nich. Tak o, bączka sobie dostałem od nich. Mam nadzieję, że paliwo nam starczy, no powinno starczyć, no ostatnie okrążenie już chyba piąte. A jeżeli nie, to przepraszam, jeżeli nie wiem liczyć, bo... Zagadałem się troszeczkę, nie patrzyłem. Charles Leclerc już wygrał, więc po prostu mamy teraz dyskwalifikację za minutę 44. Jeżeli... I ogólnie uznaję to tak. Ten challenge zostaje uznany, że jeżeli zmieścimy się w tym czasie jakby dyskwalifikacji, jakby przed czasem końca, to po prostu wygrywamy challenge i będzie to pierwszy challenge uznany. O wow, nie spodziewałem się tego. Tego też się nie spodziewałem. My się opadami po prostu zżyliśmy. Przecież to jest mega riski. Jeżeli ten challenge po prostu przejedziemy kółko, a już raczej chyba to zrobimy, tak mi się wydaje. Po prostu zaliczamy do udanych i będzie to 1 na 3 udane challenge na tym kanale. W sumie się cieszę, bo jakiś pierwszy challenge się w końcu udał. Jest bardzo fajnie. O, sobie tu przejedziemy szykany, a może nie, bo nasze auto nie skręca na zakrętach, ale lubi ślizgać. Więc auto jest już do wymiany tak naprawdę. Nic mu za bardzo nie zrobiłem, chociaż jakby miał kolizję włączoną, to pewnie by mi odleciało koło 10 razy. No ale tak to chyba się nic nie stało mu. No i też przepraszam, że jadę sobie na skróty, ale po prostu jest tak szybciej i mogę na przykład sobie się z kimś zdarzyć i zrobić super, na przykład powiedzmy, karambol. Powiedzmy, że na przykład sobie jadę teraz, tak? I no powiedzmy, że to ma sens jakiś dla kontentu, dla odcinka. O, i też możemy sobie zrobić drifty. Może ja robię sobie drifty formułką. No, mogę sobie do podstawy zjechać? Czekaj, a nie mogę do podstawy zjechać, więc... Ej, bo w sumie... Nie zrobię challenge'a, bo za 10 sekund jest ten, a tam jest meta. Czekajcie, meta jest 5 metrów od nas. I o, pyk, no i w sumie 4 sekundy przed i wygraliśmy challenge, czyli ja... Chyba to uznaję jednak. No i teraz... Czekajcie, może sobie to pominę wszystko. To w sumie nie jest takie ważne. I jedyne, co bym chyba chciał wam tylko teraz powiedzieć, to że dzięki, że oglądaliście teraz do końca. Zapraszam też na moje pozostałe odcinki z F1, bo są naprawdę ciekawe. Subskrybujcie i zostawcie lajka. Dzięki, siema.